Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób panteizm wszedł do głów reformatorów epoki soborowej i posoborowej. Zapraszam. Będę mówił dzisiaj o Teilhardzie de Chardin. Zanim jednak przybliżymy sobie jego poglądy, chciałbym, zaczynając niejako od końca, powiedzieć o tym, w jaki sposób jest on postrzegany przez dzisiejszą hierarchię Kościoła, jak był postrzegany przez papieży XXI wieku, ewentualnie też końca wieku XX. Znowu będę korzystał z książki 100 lat modernizmu księdza Bourmont. Jak wspomniałem, raczej od końca rozdziału poświęconego Teilhardowi, jest to podpunkt 4. Tutaj uczniowie i kontynuatorzy Teilharda, po to, żebyśmy zrozumieli, jak wielki ten człowiek miał wpływ. No, później spojrzymy, co on konkretnie mówi. Już mówiłem o tym, że de Lubac uwielbiał Teilharda, to znaczy bronił go zażarcie, był bez wątpienia jednym z jego uczniów, choć nie do końca chciał się do tego przyznać. Cytuję. Ratzinger cytuje Teilharda i chwali go za przemyślenie na nowo relacji między człowiekiem a Chrystusem na podstawie współczesnego obrazu świata. Nie waha się też dokonać zmieszania wizji Teilharda z chrystologią świętego Pawła. Tutaj cytat z wstępu do chrześcijaństwa. Wiara w Chrystusa widzi tutaj punkt wyjściowy dążeń rozdartej ludzkości, która będzie się coraz silniej jednoczyć w jednym jedynym Adamie, w jedności ciała człowieka mającego nadejść. Widzi w nim człowieka zdążającego ku owej przyszłości, całkiem uspołecznionego, złączonego z jedynym. Chrystus ostatni człowiek. Ten jest najbardziej człowiekiem, jedynym prawdziwym człowiekiem, kto jest najbardziej nieograniczony, kto z tym, co nieskończone, samą nieskończonością, nie tylko wchodzi w kontakt, lecz stanowi z nią jedność. Jezus Chrystus, w nim uczłowieczenie doszło rzeczywiście do swego kresu. Człowiek, który to czyta, może sobie pomyśleć, o, trochę to takie dziwne, jakaś taka mglista, współczesna filozofia zmieszana z chrześcijaństwem. To jest oczywiście kardynał Ratzinger, wprowadzenie w chrześcijaństwo. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób nawiązuje to do Teilharda de Chardin. Również papież Paweł VI przejawia przyjazny stosunek do tego herolda nowych czasów. W rozmowie z ojcem Boyerem, jednym z najbardziej zaciekłych przeciwników Teilharda, papież silnie prosi go, aby doprowadzić do równoczesnej rehabilitacji Teilharda i de Lubaca. Pod naciskiem papieża Boyer musi więc napisać do de Lubaca i poinformować go o, tutaj cytat, wielkim szacunku, jaki papież żywi dla ojca osoby i dla ojca pism. Równocześnie mimo pewnych zastrzeżeń wyraził osąd ojcu Teilhardzie, który z pewnością by się ojcu spodobał. Moje refleksje skłaniają mnie więc do myśli, że na tym kongresie powinniśmy usłyszeć słowa przychylne dla myśli ojca Teilharda de Chardin w tym temacie. Przyszły papież Jan Paweł II już od dawna był dobrze zaznajomiony z Teilhardem, skoro, jak stwierdzają znawcy tematu, Teilhard to obok de Lubaca najczęściej cytowany przez Jana Pawła II autor. Jako naśladowca Teilharda uważa on, że ewolucja może posłużyć za wyjaśnienie w dziedzinie religii tego, co nazywa się historycznością dogmatu. Jego podziw dla Teilharda jest co najmniej równie wielki jak u Pawła VI. W 1981 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Teilharda Jan Paweł II wysłał specjalny list do Instytutu Katolickiego w Paryżu. List ten objawiał nastawienie stolicy apostolskiej, które było mu, czyli Teilhardowi, bardzo przychylne. Rozpraszał w ten sposób obawy rozsiewane przez teologów o rzadko spotykanej bezrozumności i wielkiej agresywności. Ich wychwalał zarówno wspaniały wpływ, jak i wywarły jego badania, jak i oddziaływanie jego osobowości i bogactwo jego myśli. Teilhard został określony w tym liście jako człowiek przejęty Chrystusem w głębi swego bytu, gorliwy w oddawaniu należnej czci tak wierze, jak i rozumowi. A więc papieże XX-XXI wieku, ludzie mający najwięcej do powiedzenia w Kościele, najwyraźniej w tym czasie, najwyraźniej uważają Teilharda za wielkiego myśliciela, za jednego z
najbardziej wpływowych myślicieli, jeśli chodzi o wpływ na teologię katolicką, na naukę Kościoła, na reformę soborową i posoborową. Kim był i czego nauczał Teilhard de Chardin? Wracam tutaj do początku tego rozdziału. To jest punkt pierwszy, prorok i jego wizja. Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955. Pochodził z Auvergne, ze strony matki był spokrewniony z Wolterem. Jego nauczyciel literatury i przyszły przyjaciel, Bremont, opisywał 14-letniego Teilharda jako bardzo inteligentnego, ale beznadziejnie spokojnego. Ten psychiczny dualizm przejawiał się w jego paradoksalnych postawach. Raz unosił się liryczną, romantyczną radością wobec bomb atomowych, które kojarzyły mu się nie tyle z dniem sądu, ile z płodnymi wnętrznościami ewolucji. Innym znowu razem płakał ze wzruszenia na widok zardzewiałego żelaza. Materia, każda materia, wprawiała go w ekstazę. Prawdopodobnie to właśnie ta ewolucyjna pasja wzbudziła w nim zainteresowanie kontrowersyjnymi postępami bioetyki i chińską rewolucją Mao. Nieodparty urok biologii i paleontologii nadał kierunek jego studiom. Od tej pory wszystko ujmował pod kątem ewolucji materii. W fenomenie człowieka Teilhard zajmuje się genezą rodzaju ludzkiego, wychodząc od kosmosu. Zamierza uprawiać czystą naukę, opartą wyłącznie na danych dostępnych naszym zmysłom, czyli fenomenach. Jako biolog za punkt wyjścia przyjmuje ewolucję biologiczną, czyli hipotezę naukową, zgodnie z którą wszystko, co rusza się na Ziemi, pochodzi od wspólnego rdzenia. Człowiek wyewoluował z najprostszej jednokomórkowej ameby, ta zaś z bezwładnej materii. Tutaj przeskakuje fragment. Warto zauważyć jeden taki aspekt w jego ewolucyjnej myśli. Prawo złożoności stosuje się także do minerałów, o których uważamy, że są pozbawione życia, a które tymczasem mają pewną cząstkę świadomości, według Teilharda, nazywaną przez niego energią psychiczną. Już może nam to sugerować jakieś lekkie elementy panteistyczne, ale spokojnie, to dopiero sam początek. Przyjmując takie wytyczne, Teilhard może dać opis formowania się stworzonego wszechświata, czyli kosmogenezy. Wszechświat ukształtował się na drodze nieustannego rozwoju złożoności organicznej, postępującego proporcjonalnie do intensyfikacji energii. Tymczasem ewolucja biologiczna będzie biec dalej w kierunku konwergencji wszystkich umysłów ludzkich, aby doprowadzić do spotkania całej ludzkości. Ludzka myśl musi ze swojej biologicznej natury dążyć do uspołecznienia, czyli do jednoczenia w doskonałej wspólnocie myśli i miłości. Doprowadzi ona do szczytowego punktu scalenia, do superumysłu, bytu osobowego, preegzystującego przed wszystkimi innymi, a mimo to nie wchłaniającego ich. Ten punkt szczytowy, który Teilhard nazywa punktem Omega, będzie obdarzony przymiotami samego Boga. W końcu zaś nadejdzie dzień, w którym konwergencja zmusi całą ludzkość do kolektywnego wyjścia poza materię i zjednoczenia w punkcie Omega. Taki będzie koniec świata. Według Teilharda. Widzimy już, myślę, bardzo wyraźnie, że nie ma to nic wspólnego z nauką Pana Jezusa. Mamy tutaj do czynienia z takim specyficznym panteizmem, to znaczy panteizm, nauka przekazująca, czy twierdzenie głoszące, że Bóg jest wszystkim, ale co więcej, wszystko jest Bogiem. To znaczy, Bóg nie jest osobowy, tylko wszystko razem, ludzie, wszechświat stanowi Boga, nie osobowego, nie rozumnego, tylko taki konglomerat, który tylko przez analogię nazywa się Bogiem. To jest w wielkim skrócie panteizm. U Teilharda cała ludzkość, nie tylko ludzkość, wszechświat zdąża do takiego panteistycznego końca, do przebóstwienia, zjednoczenia, głębokiego zjednoczenia wszystkiego, co istnieje. To będzie koniec świata, to będzie ten punkt Omega. Już może wydawać nam się dziwne, że ten człowiek jest chwalony przez kardynała Ratzingera, Jana Pawła II i Pawła VI jako ten człowiek, który naprawdę zrozumiał i docenił i rozum, i wiarę. Ale spokojnie, to jeszcze wciąż tylko początek myśli Teilharda. Wszystko poddaje się przyciąganiu przez Chrystusa na drodze wchłaniania, według Teilharda. Stwierdza on, że wcielenie uczyniło cały świat sakramentem, porównuje go nawet do postaci sakramentalnych.
Mój Boże, abym nie uległ pokusie złorzeczenia światu spraw, abym go czcił, widząc Ciebie ukrytego w nim. Powtórz mi, Panie, wielkie słowo wyzwolenia, słowo, które objawia i działa równocześnie. To jest ciało moje. Zaprawdę upiór, mrok, zjawa, burza, jeśli zechcemy, są Tobą. W gruncie rzeczy wszystko to tylko rodzaje, czy też postacie tego samego sakramentu. Również przez wcielenie słowo staje się fizycznym, to już koniec cytatu i teraz autor. I biologicznym punktem centralnym naturalnej ewolucji świata. Reinterpretując doktrynę świętego Pawła o tworzeniu mistycznego ciała Chrystusa, Teilhard dokonuje transpozycji mistycznego zjednoczenia wybranych z głową Kościoła w duchu ewolucji, zmierzającej do pewnej naturalnej i fizycznej całości. Tak jak święta materia zrodziła ludzi na drodze życiowej ewolucji, tak ludzie zrodzą Chrystusa dzięki postępującej ewolucji. Kosmogeneza staje się chrystogenezą, formowaniem Chrystusa totalnego, rozumianego u Teilharda jako biologiczna i fizyczna jedność. Nie trzeba nawet dodawać, że Teilhard nie mówi tu o historycznej osobie Jezusa z Nazaretu. Mówi o, cytat, trzeciej naturze Chrystusa w prawdziwym znaczeniu, która nie jest ani ludzka, ani boska, ale kosmiczna. Aby stać się alfą i omegą, Chrystus musi, nie tracąc swego ludzkiego wymiaru, stać się koekstensywny z fizycznymi wymiarami czasu i przestrzeni. Rozumie się samo przez się, pisze autor, że ten kosmiczny Chrystus jest dopiero na etapie powstawania i ostatecznie będzie dopiero wtedy, gdy stanie się punktem omega. Ten Chrystus, o którym mówi Teilhard, to, i tutaj cytat, główna siła napędowa humanizacji, która prowadzi do ultrahumanizacji. Kosmiczny dryf zmierza w kierunku niewiarygodnego stanu quasi-jednojądrowego, w którym każde ego skazane jest na osiągnięcie paroksyzmu w jakimś tajemniczym nadego. Tylko to zjednoczenie będzie mogło ukazać kształt przyszłego człowieka. Kształt, w którym człowiek osiągnie w pełni cel i szczyt swego bytu. Podejrzewam, że dla wielu z nas te słowa są tajemnicze i nie do końca wiemy, o co w ogóle w tym chodzi. W wielkim skrócie dla Teilharda, tak jak ewolucja wydaje człowieka, tak teraz dalszy przebieg ewolucji ma wydać prawdziwego Chrystusa, trzecią naturę Chrystusa, naturę kosmiczną, polegającą na zjednoczeniu wszystkiego, prostym procesem ewolucyjnym, zjednoczeniem ludzkości, materii, czasu, przestrzeni i to będzie prawdziwy koniec świata. Myśl głęboko panteistyczna, nie mająca nic wspólnego z nauką Pana Jezusa. Przypominam, Pan Jezus podaje jasne środki, jak się mamy z Nim zjednoczyć. Kto mnie miłuje, zachowuje przykazania. Ten, kto zachowuje przykazania, ten zostanie osądzony, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. W zasadzie można powiedzieć, nie zostanie osądzony, bo nie potrzebuje tego sądu. To znaczy, to jakby parafraza słów Pana Jezusa. Chodzi o to, że człowiek będzie podlegał pod sąd na podstawie swoich uczynków. Według nauki Pana Jezusa, ten, kto zasłużył, pójdzie do nieba, ten, kto zasłużył na piekło, pójdzie do piekła. Tak to widzi Pan nasz Jezus Chrystus, wcielone Słowo Boże. Teilhard natomiast w ogóle o takich, w cudzysłowie, bajkach nie mówi. A dla niego po prostu jest jedna wielka ewolucja, która prowadzi naturalnie do punktu omega, do trzeciej natury Chrystusa, do wielkiego, jednego, panteistycznego raju. Ten człowiek jest chwalony przez największych myślicieli katolickich XX i XXI wieku. Paweł VI, kardynał Ratzinger, Jan Paweł II. Podejrzewam, że dla papieża Franciszka to nie jest zbyt ciekawa lektura, bo on w ogóle się nie zajmuje filozofią i teologią. Raczej sprawia wrażenie człowieka, który zajmuje się kwestiami praktycznymi, choć często i u niego różne modernistyczne rzeczy wychodzą. Natomiast z tego, co wiem, sama teilhardowska myśl chyba tam się za bardzo nie pokazała, choć no, kult Pachamamy będzie to również bardzo zgodne z myślą Teilharda. Natomiast my jeszcze dalej prześledźmy, co nasz antybohater mówi. Kolejny cytat Teilharda. Nie przyjmuję stanowiska antypanteistycznego, które mi przypisujesz. Wręcz przeciwnie. Jestem z istoty panteistą, tak myślą, jak i temperamentem. Przez całe życie wołałem, że w opozycji do fałszywego panteizmu rozkładu, wszystko jest Bogiem, istnieje prawdziwy panteizm zjednoczenia. Bóg jest wszystkim we wszystkich.
czy jak powiedziałby Blondel, panchrystyzm. Z tego powodu nie odczuwam żadnej sympatii dla biblijnego kreacjonizmu, chyba że jedynie w tej mierze, w jakiej stanowi on podstawę dla zjednoczenia. Innymi słowy, biblijna wizja stworzenia wydaje mi się raczej dziecinna i antropomorficzna. Cały czas pamiętamy o pochwałach papieży na jego temat. Jak to się stało, że tak kosmiczne, dosłownie w zasadzie, tezy, jakie prezentował Teilhard, weszły do głów najważniejszych hierarchów kościelnych? Jak to się stało, że ludzie za czymś takim poszli? Tutaj jest ciekawa propozycja odpowiedzi, do której chciałbym się odnieść. Otóż pod poprzednim materiałem poświęconym de Lubaczowi pojawiały się komentarze ze strony ateistów, którzy twierdzili, no właśnie, po prostu moderniści, oni widząc, że nauka już prześcignęła wiarę, wyjaśniła jak jest, no to oni stwierdzili, że trzeba tak naprawdę tą wiarę tak zupełnie na nowo przetłumaczyć, tylko tak duchowo i naukowo i wtedy wszystko będzie dobrze. Jest to błąd, z którym często już się spotkałem. To znaczy, często tak właśnie modernizm jest postrzegany przez ateistów jako coś, co wyrasta niejako z nauki. Otóż uwaga, z jednej strony obawiam się, że jest to trochę taki punkt patrzenia podobny do radzieckich naukowców, którzy twierdzili, że wszystko wynika z walki klas. To tak według ateistycznych fanów badania historii Kościoła, wszystko wynika z tego, że po prostu wiara jest nieprawdziwa według nich, no i teraz ludzie to zauważają i muszą jakoś się wobec tego zachować. Myślę, że jest w tym trochę takiego już wstępnego założenia, które po prostu rzutuje na całość. Natomiast jest w tym jakiś fundamentum in re, jakiś fundament w rzeczywistości. Mianowicie, bez wątpienia, modernizm faktycznie jest pewną reakcją, przynajmniej po części, na odkrycia naukowe. I w przypadku Teilharda de Chardin widać to bardzo wyraźnie, że jednak jakiś grunt, jakieś podstawowe myśli faktycznie czerpie on z nauki, a może raczej należałoby powiedzieć z popularnej nauki. Czy modernizm staje się w ten sposób bardziej naukowy, czy staje się dostosowaniem teologii katolickiej do nauki? Otóż absolutnie nie. I myślę, że o tym koniecznie warto przy okazji Teilharda powiedzieć. Przecież nie ma absolutnie nic naukowego w tych tezach, które słyszeliśmy, które Teilhard prezentował. Myśl czy teza, że teraz cała ludzkość i wszechświat zmierza do punktu omega, który będzie trzecią naturą Chrystusa i że to jest taka po prostu ewolucja, to nie ma nic wspólnego z nauką. To bierze pewne naukowe pojęcia, ewolucja, pewne popularno-naukowe może nawet pojęcia, i robi z nich taką duchową papkę. To jest to, co modernizm robi z nauką. Przejmuje pewne pojęcia i nabuduje na nich jakieś takie duchowe, ładnie brzmiące, takie uduchowione tezy. I to jest to, czego współczesny człowiek niestety oczekiwał. Czego ludzie niestety lubią słuchać. Takich mądrych, uduchowionych słów, które brzmią tak naukowo. Moim zdaniem to jest powód, dlaczego modernizm, czy jeden z wielu powodów pewnie, który sprawił, że te szalone tezy Teilharda się przyjęły, bo to brzmiało z jednej strony w taki uduchowiony sposób, to było z jednej strony wydawało się być takie pobożne, tutaj wszystko do Chrystusa przecież sprowadzamy, a z drugiej strony używało takiego żargonu naukowego, a więc wydawało się właśnie jakoś łączyć te dwa światy. Natomiast mam nadzieję, że jest to dla moich widzów zupełnie oczywiste, że w ogóle to tych dwóch światów nie połączyło, że jest to właśnie tylko żargon, jest to tylko papka wykorzystująca zarówno pojęcia teologiczne, jak i popularno-naukowe i tak sobie nimi żonglująca, nic konkretnego nie mówiąca, czy prezentująca zupełnie fantastyczne tezy. Oczywiście zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy będą starali się używać wiedzy, którą już posiadają, do tego, żeby dowieść, że wiara jest nieprawdziwa. Będą się zdarzali też tacy, którzy będą za wszelką cenę próbowali użyć wszelkiej wiedzy, żeby dowieść, że wiara jest prawdziwa, być może też nie zawsze w sposób ścisły i logiczny. Natomiast
Z tego nie wynika, i tacy są oczywiście również naukowcy, to znaczy wśród ludzi nauki znajdują się również tacy, którzy za wszelką cenę starają się użyć jakichś informacji, które posiadają po to, żeby pokazywać nieustannie, że wiara jest nieprawdziwa. Natomiast to nie jest żaden powód, żeby wyciągać wniosek, że teraz to Kościół jest niezgodny z nauką, albo w ogóle wiara jest niezgodna z nauką, dlatego że są tacy naukowcy i może nawet jest ich wielu, którzy właśnie takie rzeczy robią. Oczywiście nie jest to żaden powód. Możemy jako kontrprzykłady przytoczyć jeszcze w wieku XX naprawdę wielkich naukowców, którzy sami byli osobnymi osobami duchownymi. Jak chociażby ksiądz Lemaître, który jest jednym z wielkich twórców teorii Wielkiego Wybuchu, której on w ten sposób nie nazywał, a która gdy powstała, wzbudziła ogromne przerażenie w szeregach ateistycznych naukowców, dlatego że ona w swojej tej naturalnej, podstawowej formie zakłada, że wszechświat, cały wszechświat, czas i przestrzeń miała początek, czy to wszystko miało początek. A skoro miało początek, to znaczy, że był moment, kiedy nie było ani czasu, ani przestrzeni. I to myślę, że możemy się domyślić dla wielu ateistów jest myśl przerażająca, że wszechświat mógł się zacząć i że nie trwa wiecznie. Jest to jedna z wielkich idei, myśli, które wniósł Kościół do świata nauki, to ksiądz, który był jednym z głównych naukowców, myślicieli, który tą tezę wysnuł, udowadniał, wskazywał, że faktycznie tak musi być. Nam się kojarzy teoria Wielkiego Wybuchu z czymś, może się kojarzyć z czymś bezbożnym, że to taka właśnie jakaś ateistyczna teoria, żeby zastąpić Pana Boga. Wręcz przeciwnie, jest to teoria stworzona przez katolickiego księdza, która bardzo dobrze pasuje do objawienia i jest dzisiaj powszechnie przyjęta przez naukowców, którzy, przynajmniej część z nich, ci wojujący ateistyczni naukowcy, próbują za wszelką cenę usunąć z niej ten element początku tego, że faktycznie wcześniej nic nie było, ani czasu, ani przestrzeni, i tworzą różnego rodzaju wytrychy, uniki, jak żeby tutaj tego uniknąć. Myślę, że nagram kiedyś materiał specyficznie właśnie na ten temat, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy przykład, który właśnie pokazuje, jak to jest z tym, z tą naukowością ateizmu, to znaczy jak nauka potrafi wprawić ateistycznych naukowców w takie przerażenie, że sami tak na podstawie ich własnych słów widać, że są tym przerażeni, że nie mogą zaakceptować w pierwszej chwili. Ci wielcy ateistyczni naukowcy nie mogą zaakceptować tego, że wszechświat mógł mieć jakiś początek. To, co mówię, w zasadzie jest to tylko taka dygresja. Chodzi o to, żeby pokazać, żeby zrozumieć, że nie było potrzeby robić jakiegoś uniku przed nauką. Prawdziwa nauka jest rzeczą, która prowadzi do prawdy, prowadzi do Boga. Problem jest tylko wtedy, problem pomiędzy wiarą a nauką powstaje wtedy, kiedy albo jedna strona, albo druga, albo ludzie wiary, albo ludzie nauki próbują wejść na nie swoje pole. To znaczy może tak być również w przypadku ludzi wiary, jeśli człowiek próbuje przenieść jakieś idee, które są, wydaje mu się, że są zawarte w objawieniu, traktuje je jak dogmatę i uważa, że właśnie wtedy jakaś teoria naukowa jest bezbożna. Lub wtedy, gdy ludzie nauki swoje wnioski przenoszą bezkrytycznie na pole filozoficzne lub teologiczne. To właśnie robił Teilhard de Chardin. Zauważył teorię ewolucji, przeniósł ją na sferę religijną i teraz cała ludzkość i wszechświat dąży ewolucyjnie do trzeciej natury Chrystusa i tak po prostu się nią stanie i będzie punkt omega i wspaniale. Przenosi w zasadzie nawet nie teorię ewolucji, tylko jakąś wizję, jakąś taką zupełnie kosmiczną wizję teorii ewolucji przenosi na pole teologiczne i nie ma w tym ani nauki, ani wiary ostatecznie. A więc
Nie ma oczywiście żadnego konfliktu pomiędzy wiarą a nauką, tak jak mówił święty Tomasz. Jeśli treść objawienia nie zgadza nam się z czymś, co ewidentnie dostrzegamy jako prawdziwe, to znaczy, że albo objawienie źle rozumiemy, albo mimo wszystko źle postrzegamy coś w rzeczywistości. To jest tak proste. To znaczy, jeśli jest tutaj jakiś konflikt, no to po prostu na spokojnie sprawdzamy, czy przypadkiem nie zrozumieliśmy czegoś źle w Piśmie Świętym. Na przykład właśnie, czy gdy jest mowa o tym, że Słońce wstrzymało swój bieg w Księdze Jozłego, to czy to znaczy, że naprawdę Słońce krąży wokół Ziemi, czy nie? To jest proste pytanie. Czy gdy mówię, Słońce wzeszło dzisiaj o 6 rano, dobrze by było, żeby wzeszło o 6 rano, pewnie wzeszło dużo później, ale powiedzmy, że Słońce wzeszło o 6 rano, to czy też mówię o tym, Słońce wzeszło? Czy mówię o tym, że Słońce się rusza? Nie. Mówię, że z naszej perspektywy po prostu tak wygląda i dlatego mówimy to w ten sposób. Język biblijny po prostu używa tego samego języka i mówi o tym, że Słońce wschodzi i również o tym, że Słońce wstrzymało swój bieg, pomimo tego, że samo Słońce tutaj względem Ziemi się nie rusza i ten ruch jest ruchem Ziemi, a nie ruchem Słońca. Jest to właśnie taki klasyczny przykład tego, jak można źle zrozumieć słowa, które są zawarte w objawieniu, nie uwzględniając tego, że po prostu Pismo Święte używa tam naturalnego ludzkiego sposobu wyrażania się, a nie autor natchniony nie chce tutaj robić nam w tym momencie wykładu na temat ruchu ciał niebieskich. A więc wiara nie musiała ani na początku XX wieku, ani dzisiaj robić żadnych uników przed nauką. Wręcz przeciwnie. Wiara jeszcze w XX wieku bardzo wyraźnie przynosiła wiele dobra nauce. Właśnie na przykład kwestia teorii Wielkiego Wybuchu. Wiara nie potrzebuje robić uniku, wręcz przeciwnie. Jeśli faktycznie mamy do czynienia z prawdziwą wiarą, to ona raczej będzie promowała naukę. Mówiłem o tym w moim wykładzie Ojciec Nauki i Zdrowego Rozsądku o świętym Tomaszu, o tym, że to właśnie katolicyzm, że to właśnie katolicka idea, że stworzenie jest dobre, jest od Pana Boga, skłoniła filozofa do tego, żeby sięgnął do stworzenia i zaczął je badać, żeby szukał w nich praw. To jest początek uniwersytetów. To nie przez przypadek uniwersytety powstały właśnie u nas. Nie przez przypadek to w naszym kręgu cywilizacyjnym powstały. Dlatego, że u nas były właśnie te idee, które były potrzebne. Twierdzenie, że materia, że świat materialny jest dobry, jest stworzony przez rozum, a więc uporządkowany, że warto szukać w nim praw, że wszystko to jest w jakiś sposób racjonalne i może można to racjonalnie badać. Wiara jak najbardziej sprzyja nauce, wiara katolicka wiara stworzyła naukę, stworzyła uniwersytety, a w ten sposób stworzyła również współczesne nauki przyrodnicze, choć one oczywiście w pewnym momencie się od niej już uniezależniają, co w dużym stopniu jest zupełnie naturalne. Również modernizm nie stanowi żadnego kroku w stronę nauki, wręcz przeciwnie. Czy my to widzimy, jak bardzo to jjest fantastyczne, jak bardzo tezy Teilharda w ogóle są nienaukowe, jak bardzo to jest taka poezja, a nie coś racjonalnego? Katolicka wiara jest racjonalna, jest rozumna. Ona rządzi się, można powiedzieć, teologia rządzi się prawami nauki, czyli zasadami logiki. I tak pojęta wiara jak najbardziej jest naukowa, tak pojęta wiara jak najbardziej rozwija również ludzki rozum, sprzyja również jakby wszechstronnemu rozwojowi człowieka. To znaczy wiara, która jest faktycznie rozumna, która jest logiczna. Wiara taką, jaką nam ją przedstawiają wszyscy święci Kościoła, taką, jaką jest ona w Kościele katolickim, ta wiara faktycznie rozwija umysł, skłania człowieka do badania rzeczywistości, szukania w nich ogólnych zasad. I ta wiara będzie tak samo aktualna i zgodna z nauką, nawet jeśli nauka pójdzie o kolejne 3 długości do przodu. To będzie bardzo dobrze i to będzie z korzyścią również dla wiary, gdy nauka pójdzie te 3 długości do przodu, dla prawdziwej wiary. Natomiast na pewno w żaden sposób nie jest z korzyścią dla nauki ani dla wiary, gdy
ludzie kościoła, teolodzy i filozofowie snują takie mrzonki, niepoparte niczym, używają jakichś pięknych pojęć z duchowości i z popularno-naukowych pojęć i tworzą z nich jakieś takie wierszyki w stylu Teilharda. To nie sprzyja ani wierze, ani nauce. Więc komu to sprzyja? No, oczywiście ostatecznie sprzyja to wiecznemu potępieniu. Sprzyja to złemu duchowi i jego sługą był ostatecznie Teilhard de Chardin. Świadomie czy nieświadomie, raczej spodziewałbym się, że nieświadomie, ale to już Pan Bóg będzie osądzał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.